jak wiele razy mówiłem i pisałem, negujemy obecnie całość naszej cywilizacji. Jednym ze składników, bardzo ważnym składnikiem naszej cywilizacji było to, że decyzje polityczne przynajmniej i gospodarcze podejmowane są przez mężczyzn, ale nie tylko przez mężczyzn. Przez mężczyzn wychowywanych w szkołach męskich, gdzie te cechy męskie były w nich, tak powiem, wzmagane, bo mężczyźni wychowani w szkołach koedukacyjnych są często bardziej babscy niż kobiety. Otóż po co ja to w tej chwili mówię? Otóż ta cywilizacja męska polega na tym, że się mówi tak, tak, nie, nie, tak jak mówi Biblia, co nadto jest od złego jest. Mężczyzna działa zdecydowanie. Albo tak i koniec. Mówię to a propos działań Izraela w sprawie Palestyny. One są typowo skażone tym bakcylem dzisiejszej antycywilizacji. Otóż ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w ten sposób działać. Zamiast powiedzieć OK, drogi Hamasie, chcesz pokazać, że umiesz rządzić, proszę bardzo, autonomię uważamy za niepodległe państwa, czy konkretnie Strefa Gazy powstaje niepodległe państwo. Gaza przez jakiś czas była niepodległym państwem, chyba w VIII wieku. Jesteście niepodległym państwem, rządźcie. Jak będziecie źle rządzili, no to wypowiemy wam wojnę i was zniszczymy. Jakby się ludzie dorwali do władzy, poczuli, że są odpowiedzialni, samodzielni, być może zachowaliby się rozsądnie, jak załóżmy król Jordanii czy Egipcjan. Druga możliwość jest taka, powiedzieć od razu, nie, nie wierzymy, że będziecie rządzić, my zamieniamy Gazę w naszą kolonię i kochani, macie siedzieć cicho i słuchać, Araby rządzić nie umieją, zamieniamy, tak jak Anglicy, Hongkong, zamieniamy Gazę w taki Hongkong, będziecie żyli w dobrobycie, zobaczycie, jak się świetnie żyje pod jaką kolonię izraelska i wtedy Hamas by nie znalazł żadnych kandydatów do tego, żeby się wysadzać w powietrze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jest druga opcja. Natomiast sytuacja, w której się właściwie uznaje autonomię, ale że no w zasadzie to niby jest niepodległe, ale to nie jest niepodległe, no to jest właśnie typowa niemęska sprawa i takie są skutki. Niemęskie stawianie spraw powoduje, że wszystko się ślimaczy, wlecze miesiącami, wicie, rozumicie, no można tak, można inaczej. I to są skutki nie jednej złej decyzji. Są skutki tego, że cywilizacja odeszła od podstawowych pryncypiów, od metod, które zapewniły jej potęgę i rządy nad światem.